O ile zwyczaje zimowe skupiały się na przepędzaniu zła, wyganianiu z domostwa jakichś złych duchów, o tyle zwyczaje letnie, zwyczaje jesienne bardziej skupiają się w Szwajcarii na festiwalach. I praktycznie nie ma takiej części w Szwajcarii, gdzie nie byłoby tego typu w tym sezonie jakichś festiwali. Jak ktoś by chciał tak naprawdę doświadczyć wszystkich tych festiwali, no to najbardziej chyba ekscytującym to jest Tour de Suisse. Warto się na coś takiego wybrać. Ale przejdźmy sobie do lata. Oczywiście w lecie najwięcej jest festiwali w Szwajcarii. Niektóre z nich są powiązane z Leben auf der Alp, czyli ze świętowaniem życia alpejskiego. Początek lata ogłaszany jest w wielu miejscach radosną wspinaczką w Alpy, a kończy się świętem alpejskiego powrotu i innymi wydarzeniami. 1 sierpnia Szwajcarzy obchodzą Szwajcarski Dzień Narodowy, który jest jedynym z wyjątkowych świąt, ponieważ nie jest to jedyne święto regionalne, ale ogólnopaństwowe. W całym kraju wtedy mają miejsce rozmaite przemówienia, pokazy sztucznych ogni, imprezy. Oczywiście wszystko to w towarzystwie powiewających flag, różnych świecących świateł z latarni, a przede wszystkim masa świateł jest instalowana w górach, żeby to jeszcze ładniej wyglądało. Takie regionalne atrakcje w miesiącach letnich także obejmują rozrywkę z udziałem zwierząt. No, przykładowo Waliser Kuhkämpfe, czyli festiwale walki krów Walis. Jest to taki tradycyjny festiwal pasterzy na górskiej przełęczy Gemi, powiązany z tańcem, jodłowaniem, a także stadami spragnionymi soli. No, czy załóżmy we francuskiej części już bardziej Marché Concours w Saint-Sillère. Tam jest turniej skoków przez przeszkody na koniach. Przykładowo, czy tego typu imprezy również odbywają się we Freibergu oraz różne spektakularne procesje. Coraz częściej popularne festiwale letnie są w regionie Jeziora Genewskiego i zaczynają się w połowie sierpnia, między innymi w Giron albo nad jeziorem Lisson, czy ja tu francuskiego nie za bardzo znam, ale Saint-Curge przykładowo, mniej więcej tak to się wymawia. Różne usługi kościelne, koncerty, taniec ludowy, konkursy piękności dla krów, procesje z pochodniami, to są stałe elementy tych wszystkich festiwali. Wydarzenia te są czymś, co koniecznie musieliby zobaczyć miłośnicy górskiej kultury i folkloru. Udział w nich przede wszystkim biorą pasterze, ale także wytwórcy sera, bo żeby było ciekawiej, najwięcej gatunków sera jest w Szwajcarii, nie we Francji. Tutaj przede wszystkim to, co przebija. No, przebija niesamowicie serdeczna atmosfera, spokój, taki bogata oferta regionalna, można by powiedzieć. Oczywiście lato jest też porą turniejów zapaśniczych, festiwali górskich, zapasów, tradycyjnego kostiumu i festiwali jodłowania. To, co ja powiedziałem, mi się najbardziej podobają te zwyczaje, nie obrzędy, tylko zwyczaje, które są związane z powitaniem wiosny. Tam właśnie w górach Szwajcarzy grają na tych alfornach. To są takie te długie, długie trąby, które biorą bardzo fajnie, niosą echo po górach. To jest, no a jodłowanie, no to już wiadomo, każdy będzie wiedział, że jodłowanie też ma swój urok. Jeżeli chodzi o jesień z kolei, to jesień jest tradycyjnym czasem żniw i dziękczynienia. Dawniej jesienią rolnicy sprzedawali bydło i drób, aby zapłacić parobkom za ich pracę w lecie. Dlatego jesień była także czasem do wydawania pieniędzy na przyjęcia. To było wiele okazji, aby zrobić różne, aby mogły w sumie nie zrobić, tylko mogły zarobić w sumie różne restauracje, aby mogły odbywać rozmaite tańce, aby można było zwiedzać rozmaite stragany. Do dnia dzisiejszego wiele jesiennych tradycji zachowało właśnie taki rynkowy charakter. Przykład ten obejmuje przede wszystkim festiwale wina, które są w kantonie francuskim Vaudois, czy w niemiecko-francuskim kantonie Wallis, czy we włoskim kantonie Ticino. Tutaj warto jest, jeżeli ktoś będzie się wybierał w tym okresie czasu do Szwajcarii, to warto jest zobaczyć właśnie rynek świętego Marcina w Chavanes. No i odbyć, przejść się po wielu festiwalach, na których są sprzedawane kasztany, przede wszystkim w Ticino, czy w dolinie Bregalia.
Jesień i lato ma swój urok swoisty, ale tak jak ja studiowałem, mieszkałem w Szwajcarii, to myślę sobie, że no każdy z tych kantonów ma tą swoją bogatą kulturę, którą warto jest zobaczyć. I co więcej, oni są zawsze dumni z tego, że pochodzą z tego czy z innego kantonu. No chciałbym, żeby w Polsce też tak kiedyś było troszkę kantonalnie. Wtedy Polska by miała jeszcze piękniejszy urok niż ma w tej chwili.